A na szczęście, proszę Państwa, w Polsce jest coraz lepiej. Coraz więcej dni świątecznych. Jak to cieszy, bierzecie kalendarz, patrzycie, a tam prawie że większość dni zaznaczonych na czerwono. Normalnie chce się żyć. Albo jeszcze inaczej. Mnie najbardziej cieszy to, że jest tak dużo tych dni, kiedy nie trzeba robić. To jest fajnie. A będzie jeszcze lepiej. Drodzy Państwo, za niedługo wybory i obojętnie, kto nie wygra wybory w Polsce. My wnosimy postulat do polskiego Sejmu i to będzie przegłosowane, żeby w Polsce wprowadzić 364 dni świąteczne. A 365 dzień to będzie barburka! Tak jest! Jest. No. Bo jakie to jest proste. 365 dni w roku święta, nie ma bezrobocia. No. Umówmy się, że pan Bocze jak tworzył ludzi, on ich po coś zrobił. Wiadomo, że Francuzów zrobił do roboty. Niemców zrobił do roboty. Anglików zrobił do roboty. A Polaków zrobił po to, żeby my za nich wszystkich świętowali. Tak jest. Bo nam to najlepiej wychodzi. No. Tak. Kiedyś nie było tak dużo świąt. Nie. Co my to mieli za święta w Polsce? Nie było tego dużo. Nie. Kiedyś tata przyszedł czyźwy, już było święto. No. U mnie było święto, jak tata w ogóle przyszedł. No. To my się cieszyli. A u mnie było święto, jak tata poszedł. Tak jest. Każda rodzina miała kiedyś swoje święto. Tak? Właśnie dlatego, że świąt było mało. Był tam 1 maj, 22 lipca, potem święto rewolucji październikowej. Pakiet z Niemiec. No. To my się cieszyli właśnie z tych świąt rodzinnych. Jakieś chrzciny, urodziny, wesele w rodzinie. Na to my czekali. Bo była bieda. My się umieli z wszystkiego cieszyć. Bieda była tako wtedy, że na sieniach ludzie mieli drzwi pootwierane, bo nie było co ukraść. No. Tako była bieda. Bo złodziej w duma miał to samo. Tak. No chopie, u nas była tako bieda, że jak mój tata szedł koło jeziora, to mu kaczki chleb ciepały. A. No. Tako była kiedyś bieda. Była bieda. Bieda! Moja rodzina na przykład cała była tako biedno. I wyobraźcie się, że w takiej biednej rodzinie była jeszcze jedna rodzina bardziej biedniejsza, jak my wszyscy. Niemożliwe. Ja. To było tak fajnie o tyle, że jak my byli zdołowani tą biedą, to my się na tych biedniejszych popatrzyli, już nam było lepiej. No. Patrz. Wiedzieliśmy, że warto żyć. Moja ciotka z ujkiem, słuchajcie, jak oni mieli srebrne wesele, mimo że byli najbiedniejsi, ale mieli ten rodzinny, familijny honor. Oni się umieli zachować. Oni porozkręcali łóżka, porozkręcali szranki, zanieśli to na strych, ustawili stoły, ujek wziął pożyczka, zaprosili całą rodzinę, my 2 dni jedli, pili, potem my se pyski utarli, pojechali my do domu, a ciotka z ujkiem jeszcze 30 lat musieli ta pożyczka spłacać. No. Takie były czasy. Tak było. Było, no to ja nie godzę, że nie było. No ale popatrz, jakie to były piękne tradycje. I te tradycje teraz zanikają, bo moja ciotka z ujkiem mieli złote gody, 50 lat pożycia małżeńskiego. My myśleli, że będzie jakoś impreza. Skąd? Ciotka z tej okazji kupiła ujkowi bilet na bal przebierańców. A ujek odrąża, ale ja nigdy nie tańczył. A w ogóle jaki bal przebierańców? Za co ja tam się przebiera? A ona mu go dowiesz co? Ty po prostu nie pij, nikt cię nie rozpozna. Proszę Państwa, dlatego nie ma co kombinować. Róbmy to, do czego my zostali stworzeni. Po prostu świętujmy.